tajningowy dziadzia. Dzisiaj u mnie Delixirum. Ich powłoka, nawet nie wiem jak się nazywa, jest po prostu napisane Delixirum. I to wszystko. Plomba jest, żeby nie było, jeszcze nie otwierano. Standardowo, dziewicze otwarcie, słuchaj, żeby nie było. Zrywam plombę. Pstryk. Co my tu mamy? Na dzień dobry. Przywieszka. A, żeby opisać, do jakiego czasu, jaki okres nie myć samochodu. Nie myj samochodu do, nie myj auta przez 9 dni, nie myj samochodu na myjniach automatycznych, niezwłocznie usuwaj z lakieru ptasie odchody, owady i tym podobne rzeczy. Do płukania po umyciu stosuj wodę zdemineralizowaną. No, fajna ulotka. Super. Robisz koledze lub jak robisz usługi, dajesz taką wizytówkę i mówisz, co jest 5, żeby klient, kolega pamiętał. I takich karteczek mamy dwie. W środku sianko. I fajnie zapakowane. Jak to Delixirum. Tak ekskluzywnie. Ładny woreczek, zobacz. Piękny woreczek. Zakręcona powłoka. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Zielona. Z czym mi się to kojarzy? Pamiętasz grafenową? Pierwszą? To właśnie z tym. Tak naprawdę nie wiem, co to za powłoka, a w środku zobacz, co jest grane. Nie wiem, czy to dobrze widzisz. Widzisz? Widzisz. Rozjaśnię, żebyś to dobrze zobaczył. Patrz. Coś twardego tu jest. Nie wiem, czy to się da wypłukać. Zmniejsza się. Zaraz zobaczymy. Od razu zapach zgarnę. Ach, mogę założyć rękawiczki. Ta śmierdzi jak ta grafenowa, słuchaj, pierwsza. Identyczny zapach. Dokładnie. Ta zielona. Czy to się zmniejsza? Tak. Zmniejsza się. No słuchaj, co mogę powiedzieć? No, podejrzewam, że tę powłokę miałem. Tutaj widać, że coś się osadziło, jakieś drobinki ciemne. Wygląda to tak, jakby to była ta właśnie niby grafenowa z dodatkiem grafenu. Wymieszałem, no i tutaj trzeba solidnie wymieszać. Tak naprawdę nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to za powłoka. W ogóle nie jest napisane... Poczekaj, momencik, może i jest tutaj instrukcja, ostrożnie. Działa szkodliwie, połknięcie, może działać, bo w przypadku połknięcia, drugą wyprowadzić, zawartość płomieni usuwać. No jest tylko napisane, że jest mega szkodliwa, mega niebezpieczna, ogólnie kosmos. A jak używać? Żadnej nie. Nic. Jak docierać? Czyli co? Będę jechał metodą prób i błędów, ale jeżeli to jest ten zawodnik, o którym ja myślę i on cały czas mi się tutaj, widzę, rozwarstwia, słuchaj, cały czas się miesza. Jeszcze raz niuchnę. Ho, ta, to jest ten zajzajer. Ojej, ho, tu maska wskazana. Teraz tak, tak jak widziałeś na zegarku godzina 11, teraz mamy 11:05. Oczywiście stosownie światło sobie tutaj przygotuję. Jeżeli to jest ta powłoka, o której ja myślę, to będzie niezła przyprawa, ale za to posiedzi. Za to posiedzi. Ten zielony kolor. No kurczę, nie wiem. No nie wiem, co o tym myśleć. Zobaczymy, jak będzie przy aplikacji. Więc ja daję godzinę na odparowanie. Ładna temperatura, już Ci mówię. U mnie mamy 22 stopnie, więc srogo. Będzie szybko odparowywać. A, jeszcze jedna rzecz. Tutaj będę chciał zobaczyć, czy przyciemnia, a na pewno przyciemnia, jeżeli to jest to, co ja myślę. Więc lustereczko, słuchaj, pójdzie włącznie z plastikiem. Tu mam plastik. Zobaczymy też, jak usiądzie na plastiku. Dlatego dzielę sobie lustereczko, żeby wiedzieć, jak też usiądzie na plastiku. Tutaj eraser, finałowe wymycie, trzy razy podejście K2 Cleanet, czwarte, wiadomo,
Eraser. Grube rysy są. Grube rysy są. Zresztą tutaj jechałem na Dual Action z natem czerwonym i oczywiście autosłak detailing pasta one stepowa. Filmik chyba prawdopodobnie był, już na pewno był, więc zresztą jak nie zapomnę, to propozycję popo. Propozycję wrzucę. No dobra, słuchaj, ja ustawiam sobie światełko i widzimy się dokładnie o 12, czyli za 55 minut. A z tobą za chwilę. Okej, okay, jedziemy, słuchaj. Aparat włączony, w razie czego jakby GoPro odmówiło posłuszeństwa. Tak jak widzisz, lampy w górę. Mam tak fajnie przytłumione, elegancko. Świeże mikrofibry. Wiadro od razu, żeby mikrofibry wrzucić do wody. Mamy zawodnika. No jest taki, no jak tam, tak widać, że się oddziela to czarne, nie wiem co to jest, to ciemne. Dobra, dostałem w zestawie też ściereczki Sude. W dotyku szału nie ma, takie, kurde. Znaczy, no może klasyczne, ale nie czuję takiej tej miękkości strasznej. No i dostałem też dwa takie aplikatory, które wyglądają tandetnie. No jest logo Delixirum, ale tu szału nie ma. No szału nie ma. Dobra. Zakładam gumiaki i lecimy. Latarka jest, sprężone powietrze, tylko sobie tak dmuchnę delikatnie, żeby mieć pewność, że nic nie ma na panelu. A, godzina. Już ci mówię. Ups. Punkt 12, słuchaj. Punkt 12. Okej. Okay. Lakier brzytewka, żeby nie było, no, super. No to co, lecimy. Powinienem założyć maskę, słuchaj, no ale nie będziesz mnie dobrze słyszał, więc tutaj, kurczę, macha odpada. Pstryk. Pierwsze, co pojadę, słuchaj, to pojadę tutaj ten, nie, lustereczko. O, zaczniemy od lusterka, zobaczymy, jak się to będzie docierać. Powłoka i zobaczmy, jak się będą uwalniać krople. Aha, czyli trzeba będzie sobie samemu dawkować fajnie. Z tego względu, że nie wyskoczy mi za dużo. Rewelacja. Słuchaj, zapach idealny, jak ta powłoka grafenowa, którą testowałem. Nic innego, naprawdę. Nic innego mi ona nie przypomina. Tylko tę powłokę właśnie grafenową. Ok. Tu lustereczko, plastik. Siedzi? Nie wiem. Chyba siedzi. Zobaczymy zaraz. Siedzi. Jest tłuste. Tak jest. Ok. Tu zamykam. To jest fajne rozwiązanie. Sobie sam dawkujesz. Bardzo fajnie. No co? No to poczekamy chwilę. Wezmę sobie latarkę. Zobaczę, co się dzieje. Nic się nie dzieje, słuchaj. Wstanę. No co, no, temperatura w garażu, już ci mówię, 21 stopni. Także nie widzę, żeby gdzieś mi przysychała. Cały czas siedzi. Cały czas siedzi. Dobra, biorę mikrofibrę. Teraz tak, to sobie odrzucę. Tu, o, nie. Świeżuteńka, nowiuteńka. I już coś na sobie ma. Zobacz, widzisz? Jakiegoś babola. Ok, patrzymy, wszystko gra. I staram się zebrać powłokę. Wow, żaden problem. Hehe, super. O, ja liczyłem tu na przeprawę, słuchaj. Niesamowitą przeprawę. Liczyłem tu, że będzie tak srogo, jak z tamtą powłoką grafenową. A tu proszę. I odwracam. I śliskość, i wszystko. Dobra, ok. Słuchaj, wezmę teraz latarkę, bo za łatwo poszło. A to co to są takie? Jakieś dziwne smugi. O kurde. To ona już przyschła? Nie wiem. Tu zobaczmy, tu jest ok. Tu coś jest. No
No zaczyna się. No to samo jak tamta. Klej załapało i dziękuję bardzo. Tak samo jak przy tamtej. Załapało klej, rozpuściło. Więc, no, ale zobaczymy. Pierwsze co zrobię, słuchaj, to odwrócę sobie mikrofibrę, żeby nie rozprowadzać tego kleju tutaj na panelu. Ten jest taki kontrolny. No i przyciemnienie mamy srogie. Bardzo srogie. Konkretne, tak jak mówiłem, tak jak przewidywałem. Tak. I niestety tu, gdzie był klej. Poczekaj. Zrobię sobie mały myk. Wrócę z mikrofibrą. I tu, gdzie jest klej, niestety wiadomo, o co chodzi, nie? O, chcę go wytrzeć, żeby mnie nie wkurzał. No jest przyciemnienie. Od razu mówię, żeby nie było. Przyciemnienie jest. Nie ruszam kleju. Trudno. Zostanie. Słuchaj. Przy dotarciu łatwiej niż tamta grafenowa, którą pierwszy raz testowałem, gdzie był wielki problem. Teraz tak, odwrócę sobie z tego względu, że tam załapało kleju, na drugą stronę i polecę ten kawałeczek tutaj. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście materiału damy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, dużo. Nie, jednak zmieniam zdanie, jeżeli chodzi o przelewanie z buteleczki. Nie zawsze się trafi. Dobra. Taśmę dociskam, żeby mi nigdzie nie załapało kleju. I robię sobie tutaj taki obrys. Aplikacja? No spoko. Nie jest to jakieś mistrzostwo. Ale polecimy całość już. Żeby nie było. I teraz tak. Pyk po długości. Tak, powłoka natychmiast przysycha. To już nawet widzę. Od razu ją zbieram. Tak, już się robi tęcza, więc nie czekamy. Od razu chyba zbieramy. Takie moje wrażenie. Tu gdzieś na jednym panelu postaram się ją przeciągnąć. Nie, od razu. Już się robi tęcza, więc jedną stroną docieram. Tak jakbym ją chciał. Jak wosk. Docieram. O, czuję teraz konkretny opór. Odwracam mikrofibrę. I lecę na sucho. I jest elegancko. Tutaj teraz tak. Szkło do przyciemnienia fajne. To jest uderzenie, można powiedzieć, tak jak na Oxala tej 111. To są bardzo bliźniacze powłoki. Jak ta grafenowa. Temat znamy. Jeżeli to jest ta powłoka grafenowa, no to będzie siedzieć tutaj jak wściekła, więc to będzie długi test trwałości, słuchaj. Ok, teraz chciałbym zobaczyć, czy mi czegoś nie zostawiło. Produktu proponuję, jeżeli chodzi o aplikację, dać więcej niż za mało. Idealnie. Idealnie. Oczywiście hydrofobowość i inne historie, wiadomo, będą w albo nie, odczekam sobie ze 2 tygodnie i... No dobra. Całkiem fajnie. Na razie jedna mikrofibra, zobacz. I cały czas będę nią leciał. Następna porcja. Ok. Teraz tak, obniżę sobie lampę jeszcze. Słuchaj. Ok. Wybacz, że dostaniesz po oczach, ale muszę to zrobić. Tu sobie przeciągnąć. Ok. Dobra. Tak, żebym dobrze widział. No i elegancko. No i fajnie. Tu też niziutko. O, dobra. Ja wiem, że ty za wiele nie widzisz, ale uwierz mi, że lepiej, żebym ja widział. No fajnie. Teraz delikatnie na rogu sprawdzę. Tak, to jest ta powłoka, która ona właśnie jest taka, można powiedzieć, tępa, ale tak jak Neoxal, kurczę, samo oczyszczanie. Dobra, i wstrząsnąć butelką. Za każdym razem przed aplikacją trzeba wstrząsnąć. Coś tu się rozwarstwia, nie wiem co. No, ja chwaliłem to dawkowanie. Ach. Ale tak czy tak wydajnie będzie. Dobra, i teraz słuchaj, lecimy. Robimy sobie obrys. Zobacz. Na połowę. Pyk, pyk. Mam nadzieję, że to widzisz. Cyk, cyk. I góra, dół.
Tak, jak dasz jej dużo, jest fenomenalnie. O, tłusto, przyjemnie. I teraz słuchaj, ja tutaj widzę to doskonale, jak siedzi. Zdejmę, dałem odpowiednio produktu, zobacz. Kurde, no nie widzisz, pewnie nie widzisz, nie. Tak zobaczysz? Też nie. Ja pierdzielę, co tu zrobić? Idę włączę światło, słuchaj, w garażu. No i teraz powinieneś zobaczyć. Widzisz? Widzisz, o! Teraz widzisz, gdzie jest powłoka. I jedno docieranie zrobię właśnie w takim oświetleniu. Nie widzę, nie jest najgorzej. Nawet dobrze widzę, powiem Ci szczerze. I chcę zobaczyć. No powłoka jeszcze siedzi, więc ja tutaj widzę, że nie ma oznak przysychania, więc czekamy. Kurde, nie odmierzyłem sobie. Szkoda. Oczywiście będę to leciał na łoko. Na łoko. Czasowo będę patrzył, jak będzie mi powoli odparowywać. W garażu 21 stopni, więc widzę, że nie trzeba się śpieszyć. Może tutaj za szybko zebrałem. No i czekam. Czekam. No, siedzi i siedzi. Dobra. Zbieram. Idealnie się dociera. Idealnie, słuchaj. Zobaczymy tu, gdzie jest ta krawędź. Co nam powie. Dobra, odwracam. Na pewno powłoka maskuje. Ok, czuję już delikatny opór. Cały czas pracuję powłoką. Czuję to, że cały czas nią pracuję. O, zaczyna się robić ślisko. No i fajnie. I to właśnie potrzebujemy. Śliskości. Bo przy takich powłokach ważne jest też to, czy będzie nam zostawać obrys. Nie, tu jest obłędnie. Jest dobrze. Odwracam mikrofibrę na drugą stronę. O, i teraz tak. Rewelacyjnie. No słuchaj. Super. Naprawdę bardzo fajnie. Przy tej temperaturze dać jej z minutkę, niech sobie usiądzie. Czuję, że mi się uzupełniła. Takie uczucie mam, bo zaczyna stawiać delikatny opór. Jest aż takie piszczenie. Odwracam mikrofibrę i od razu mam lepiej. Spoko. Czy powłoka jest ciężka w aplikacji? Zdecydowanie nie. Latareczka. Słuchaj, idealnie, zero odcięcia, nic, kompletnie, super. Pozwolisz, że jednak wyłączę światło, bo lepiej widzę, słuchaj, lepiej widzę odcięcie, jak mam właśnie tak przytłumione to światełko. O, aparat teraz fajnie nagrywa, nie nagrywa w ogóle nic, nawet go nie włączyłem. No dobra, to mam nadzieję, że GoPro nagra mi to, co chciałem, żeby mi nagrało. Rewelacja. Super. Jak już mam solidnie nasączony, widzę, na dzień dobry trzeba dać dużo. No to lecę tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich grubasów. Gdzieś dotąd mieliśmy. Robię obrys. Pyk. 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 W tę stronę, X, raz, dwa i góra, dół. Aplikacja jest taka, no ciężka, ona stawia opór, jest oleista, ale stawia opór. I teraz tylko jeszcze wzdłużnie, no żeby mi tu kleju nie załapało. Jeszcze tylko wzdłużnie. I teraz słuchaj, pomęczę Cię czasowo. Mamy 12:15 i 14, no i 15 sekund. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
Powłoka cały czas, ja to widzę, ona cały czas siedzi. Niestety ty no, będziesz widział, jak będziesz widział. No ja wiem, że za wiele tutaj, kurczę, no niestety, ale w tym oświetleniu naprawdę widzę linię odcięcia i tu już widzę, że mi przysycha, więc czas na nią. Zdecydowanie. Więc tutaj ja myślę, że jak dasz więcej, tak jak ja tutaj dałem grubo, do minuty max. Jak dasz cieniutko, docierasz i powoli zaczynasz ją zbierać. I tutaj, jak już zrobiłem ten element, zacieram do środka, żeby nie rozprowadzać wyżej. Do środeczka zbieram. O, w ten sposób. I lecimy do dołu. Bezproblemowa powłoka, naprawdę. Maskowanie, to ja już tu widzę, że jest niesamowite. Tu mam takiego jednego grubasa, który jest naprawdę konkretny. No to go zamuliło pięknie. Odwracam mikrofibrę. Słuchaj, ja czuję, że tą jedną mikrofibrą zrobię panel na upartego. O, zaczyna odpuszczać. Jak poczujesz, że powłoka ci odpuści, to jest dobrze. Już to znaczy, że jesteśmy w domciu. Super. Nie wiem, czy z tej strony byłem, czy nie. Dobra, damy sobie spokój. Weźmiemy nową nówkę nieśmiganą i od razu będzie poślizg. To jestem pewien. Od razu inna bajka. Bardzo fajna, śmierdząca, bezproblemowa powłoka. Co do testu trwałości, to się nie wypowiem. Będę badał. Mam nadzieję, że to docieranie będzie tak fantastyczne, że inaczej, że powłoka przez to, że się tak fantastycznie dociera, nie straci na trwałości jak te grafenowe pierwsze, czy ta Neoxala od Grzegorza, 111, która w sumie też nie jest trudna w obróbce. A, dziadzie, zamykaj sobie buteleczkę. Wydajność. Kosmos. Naprawdę, wbrew pozorom, powłoka jest wydajna. Ja tutaj za mało nasączyłem tak naprawdę na dzień dobry. Trzeba go na początku naprawdę grubo zwilżyć i będzie wtedy idealnie. Następne, no, maskowanie, słuchaj, tej powłoki jest całkiem przyjemne. Całkiem przyjemne. Dobra, lecimy dalej. Tak jak widzisz, bez napinki, na spokojnie. Powłoka pozwala przy temperaturze 20 paru stopni. O. Pyk. Dobra. Całe auto na miękko tą butelką. Wskakujesz to tak z palcem w nosie. Teraz tak. Tu byłem, tu byłem, tu byłem. Gdzieś dotąd zróbmy sobie taki element. O. Dobra. Xik. Ok. I rozprowadzenie. Tłusto, fajnie. Idealnie. Tutaj dałem dużo. Zobaczymy, co będzie. Oczywiście wjechałem grubo na tamtą powłokę. Ładnie. Tak naprawdę to mogłem sobie pozwolić jeszcze wokół klamki. Dokładnie tak. Ona jest tak tłusta, jest tak wydajna. Ok, wokół klameczki tu jeszcze zrobię. O. Zdejmuję i klameczka. Wnęka. I tak, tutaj nie polerowałem. Po obrobieniu klameczki, słuchaj, ściereczka, kosz. Z tego względu, że nie wiem, co powłoka zgarnęła, co tam było. Nie polerowałem tam, więc położyłem, nie wiem na co. Na coś położyłem, coś chyba z kwarcem było. Słuchaj, zaczynają mi się robić mazy, takie delikatne kreseczki od aplikacji. To jest czas na docieranie i nie odwracam mikrofibry. Jadę cały czas tym, co było. Czyli uzupełniam jeszcze powłokę, jeszcze ją rozprowadzam i wbijam, można powiedzieć, wcieram w lakier. Bardzo ładnie. Pod klamkę nie jadę, z tego względu, że tak jak mówiłem wcześniej, nie wiem, co tam się działo. Klamkę robiłem tutaj, więc na klamce sobie pozwolę. Cały czas jedna strona, słuchaj. Cały czas zbieram produkt. Tu widzę, że jeszcze. Ok, teraz sobie pozwolę odwrócić. Nie jeszcze. Tu. Bo tamta strona już nie będzie robiona. O, i teraz sobie pozwolę odwrócić. I ponownie dotrzeć. Tu gdzie niegdzie widzę, są jeszcze mazy. Tu jest odcięcie.
ale zaczyna się robić ślisko. Czy dotarłbym jedną mikrofibrą cały panel? Już teraz wiem, że nie. Czy jej aplikuję za dużo? Być może, ale ona tak widzę lubi. Jak dasz jej malutko, to trzeba będzie od razu docierać i może stawiać opór, tak jak tutaj. Ok. I tutaj szybkie ruchy. Cyk. Ładnie. No dobrze. Odwracam mikrofibrę. Pstryk. I lecę do końca. Finish. O tak, teraz to już w ogóle poezja. Bardzo mi się podoba ta powłoka, naprawdę. Kładzie się tak miękko, tak bezproblemowo. Nie śpieszę się, ona jest taka tłuściutka. Pomimo, że maskuje, nie zostawia nigdzie żadnych plam, chmurek. Bynajmniej ja tu nie widzę. Zresztą wyjadę w słoneczko i będę chciał, żeby w słoneczku ta powłoka postała ze 2-3 godziny, bo później jadę do pracy, żeby się chociaż trochę utwardziła. Idealnie. No idealnie. Idealnie. Tu. Coś widzę. O, tu. Tu delikatnie. Już nie widzę. Tu klameczka, spoko. No co, no, no. Jakby luksusowo, słuchaj. Nie walczę, nie męczę się. Nie kombinuję. A, wstrząsnąć. Na plastiku, jak tu usiadła, też mega przyciemnia. Wow. Ho, ho, ho. To później, jak wyjadę, zobaczysz. I teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, 9, 10. Widziałeś? Tak jakbyś, jak palisz, jak kiedyś paliłem, też tak peta się ten popiół strzepywało. Tutaj robisz to samo i ładnie ci wrzuca na sudę. Dobra, teraz tak. Tu byłem. Tu byłem, tu byłem, tu byłem. Tu lecimy. Tu lecimy. Stąd. Ale... Bo tutaj zajechałem na powłokę, którą już aplikowałem. Człowieku, o, tutaj już jej czuję, że jej nie ma. Za mało. Czyli trzeba więcej. Widzisz, za malutko. A, bo to jest świeże. Właśnie, widzisz? Zapomniałem, że wymieniłem. O, tak, tak zalewamy świeżego. Ma być mokro. Tak zalewamy świeżaka i jedziemy. Ojej, miałem sobie obrys zrobić. Oj, starość jest straszna. Pyk. X. I lecimy. Raz. Dwa. Szkoda, że to nagrywam, bo wolałbym to robić w masce, bo jest naprawdę mega nieprzyjemny zapach. Na maksa, naprawdę. Bardzo nieprzyjemny zapach ma powłoka. Ale za to się przyjemnie kładzie. Okej. Okay. No i co? I co ja tutaj z czasem mam? Grubo położone. I tu mamy 22 po i 30 sekund. Zobaczymy, co dalej. No ja tutaj widzę ekstra w tym przy tłumionym światełku. Tutaj zobacz, mam jeszcze LED, który jest przymocowany do sufitu. Ustawiam go sobie jak chcę. Też sprawdza się idealnie. Siedzę z daleka i patrzę, no jak na razie położone grubo. I jest spoko. Nie widzę, jak zaczną mi się takie kreseczki wzdłużne ostatniej aplikacji pojawiać, to znaczy, że przysycha i wtedy będzie czas na docieranie tej powłoki. Jak na razie jest równo rozłożona, nie widzę żadnych mazów, nie widzę żadnych tęczy, także nie ma co panikować. Jak widać, powłoka ładnie rozłożona, równiutko, elegancko. Oj, ona to ziarno czuje, że będzie pokazywać fantastycznie. Tu zaczyna przysychać, już widzę. O. Dobra. Upsa, wróć. Tutaj brałem. Tak, tu było. Odwracam mikrofibrę. Albo nie, nie odwracam, bo tutaj docierałem. To było tu. Tu widzę było. Dobra, ok. Tu widzę, że była zbierana, więc tą stroną teraz zbiorę, a później odwrócę. Słuchaj, no... Jakby ci to powiedzieć, idealnie. I co robimy? Zacieramy do środeczka. Zacieramy do środeczka. Ok. I teraz lecimy po kolei już. No, a właśnie, ile tam minęło? 23 tam było, no 22. No to można powiedzieć, jak grubo położysz, to minutę
półtorej dajesz, żeby sobie posiedziała, a później zbierasz. I tak, przy tym przytłumionym świetle widzę, gdzie jeszcze mi została. Widzę, że jest ciemniej, więc tam sobie mikrofilą pozwalam więcej popracować. Odwracam, bo czuję opór, czyli się już na maksa uzupełniła. Tu już mam zdecydowanie lżej na drugiej stronie. Nie walczymy. Najważniejsze jest to, żeby nie walczyć na siłę, próbować docierać. Jak czujesz, że ci się mikrofibra zapchała, zmień stronę i od razu idzie gładziuteńko i przyjemnie, słuchaj. Ok. Pyk, pyk. I zbieramy. Ta strona. O, i od razu przyjemniej. Idealnie. Grube rysy uzupełnia fenomenalnie, naprawdę. Obłędnie, takie grubasy, takie sznyty. Zalewa je cudownie. No dobra. Ok, i ostatnia porcja, słuchaj. Jako, że już miałem uzupełnioną ściereczkę, to robię tak jak przedtem. O. Widzisz to? Takie kurcze, o, pyk, już. Rozrzut ma fajny, trochę na rękawice, trochę na ten. I co? I lecę tu, słuchaj. Pstryk. Tu było, tak, tu było wszędzie. Pstryk. Kawał teraz pola mamy do zajechania. Pstryk. Pstryk. No dobra, jeszcze tu sobie pozwolę. O, tu czuję już poślizg tej powłoki. Dobra, rozprowadzę. Banalna aplikacja, naprawdę. Banał. Ok, jeszcze góra, dół. Pomimo, że to niepotrzebnie robię, ale już. A, wróć. Tak, tutaj będę musiał docierać szybciutko. Bo tu już wyjechałem, gdzie było go mało i zaczyna przysychać. Ale ona śmierdzi, ojej, aż w oczy piecze, naprawdę. No nie rób tego tak, nie rób. Ojej, strasznie śmierdzi. Tu sobie pozwolę zebrać, bo dałem jej mało, a nie chcę ryzykować, jak dobrze poszło do tej pory. Jakiś mazów, po co? Wokół klameczki tutaj, dobrze. Zmiana rąsi i zacieramy do dołu. Ok. No widzisz, zobacz, no. Zero wysiłku. Nic, kompletnie. Ona stawia delikatny opór. To nie jest tak, że jest płynnie. Ona stawia delikatny opór, ale nie jest to opór, który by wkurzał. O, teraz czuję, że mi się uzupełniła na maksa. Ok, odwracam. Dobra. Ok. Dobra. Pstryk. Pstryk. I lecimy. No, a teraz to już jest bajka. Ale poślizg. Tu, gdzie już odparowała solidnie, naprawdę. Kosmosik. No dobra. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bardzo fajnie. No dobrze. Co teraz zrobię, słuchaj? Teraz wezmę jeszcze jedną mikrofibrę i zrobię tak zwany finish, czyli pojadę całość, jeszcze raz. Caluteńki panel. Dla zasady, pomimo że widzę, że wszędzie jest ok, tak, wszędzie jest ok. Nie, myślałem, że zalewa te rysy elegancko, te grubasy. Nie zamaskowało jakoś ich strasznie. Myślałem, że je tak ładnie zalało, ale przy tłumionym świetle tak się wydawało. Ok,
teraz finiszowo już tak. Opór jest, jak przy tej powłoce. Opór jest, ona jest taka tępa. Żeby mieć pewność, że wszędzie, no tu już jest poślizg. O, tu gdzie niegdzie, gdzie już ładnie odparowała, poślizg jest naprawdę. Oczywiście to nie jest tak, że ta mikrofibra sunie jak wściekła. Nie, no ale na pewno jest zdecydowanie lepiej jak na jałowym lakierze. To nie ma tematu, bez dwóch zdań. Cieszy mnie to, że powłoka nie zrobiła żadnych problemów. Że można powiedzieć, że jest idiotoodporna, naprawdę. Ciężko myślę, że będzie ją zepsuć i źle dotrzeć. No tak jak widziałeś, jakbym czy od razu docieram, czy ją trochę dłużej zostawiam, nie robi żadnych problemów. Przede wszystkim fajne jest to, zamoczę sobie, fajne jest to, że wybacz, w linii odcięcia nie zostawia ci mazów. Zobaczmy, jeszcze rzucę szybko okiem na cały panel i widzimy się przed aparatem. Dobrze, aplikacja za mną, słuchaj, tak jak widziałeś, tak jak słyszałeś, bez problemu. Śmierdzi niesamowicie. Gąbka aż spuchła, rozpuszczalniki ma straszne. Sudę spoko, nie jest źle. Pierwsza miękkość to nie jest, ale nie jest źle. Co do samej powłoki, słuchaj. Poczekaj, muszę sobie ją wytrzeć. Daj mi chwilę. Ok, do woreczka. Co do samej powłoki, aplikacja banalna, naprawdę banalna. Lepiej jest jej dać dużo, więcej niż za mało. Ona lubi, ona jest tłuściutka, fajnie rozprowadzisz. Tak jak widziałeś, jeżeli przegniesz z ilością, też nie ma problemu. Odczekać minutkę, może półtorej. To wszystko zależy od warunków, jakie u Ciebie będą. U mnie 21 stopni, więc półtorej minutki. I sobie spokojnie zbierasz. I do środeczka. Podczas docierania będziesz czuł później opór, to znaczy, że mikrofibra się uzupełniła, odwracasz i lecisz dalej. Na koniec czyściuteńką i efekt widać. Naprawdę tu coś zostawiłem. Widzisz? Teraz dopiero zauważyłem. I to już jest po wszystkim. Ale to jest tak, czy to jest powłoka, czy coś innego? Kurde. A to ciekawe bardzo. Tu coś zostawiłem. Słuchaj, i to mi wygląda na przecierkę. Tak, kurde, myślałem, że powłoka. Przecierka, ktoś mi zarysował. Zobaczę, czy mam jeszcze takich smyków gdzie niegdzie. Nie mam. Nie, tylko to miejsce, czyli przecierka. Już się przeraziłem. Okej, okay. Dobra. No dziwnie to wygląda. Dziwnie, ale nie wierzę, że to jest powłoka. Nie ma opcji, bo jest takie szorstkie troszeczkę. Tak, tu grube przetarcie. Teraz tak, przyciemnienie. No jest. Jest przyciemnienie. Tutaj patrzę, to nawet widać, że przyciemnia połysk w garażu. No przyjemnie. No. Nie jest to typowe szkło. Kurczę, drażni mnie to. Albo zostawiłem powłokę. Zresztą, nieważne. Jeżeli coś tu zostało, to nie zauważyłem, ale dla mnie to wygląda mi na przecierę. Tak. Na przecierę. Dobra. W domu, w garażu, no kurczę, połysk nie jest jakiś fenomenalny. Wiadomo, że panel był liźnięty, te nie były dawno ruszane, to różnica będzie. Aplikacja. Bardzo fajna aplikacja. Dajesz materiału dużo, rozprowadzasz. Elegancko widać, kiedy zaczyna odparować, czyli robią Ci się takie paseczki, delikatne tęcze. Wtedy czas jest na docieranie. I tutaj nie walczymy. Nie walczymy. Delikatnie zbierasz, można powiedzieć, połokę wcierasz, poprawiasz.
dotąd, aż zobaczysz, że znikły ci takie chmureczki, ciemne place. I to jest już. I to jest wszystko. Po wszystkim. I tyle zabawy. Tak jak widziałeś, powłoka, jak widzę, nie zostawia żadnych odcięć, jeżeli chodzi o uzupełnienie kolejnej warstwy. Także tu się nie musisz martwić, że zostaną ci odcinki albo jakieś dziwne chmury. Jak dla mnie, powłoka nie stwarza problemów. Teraz kwestia tylko, jak się będzie użytkować. Ja za chwilę wyjeżdżam z garażu, pokażę ci uderzenie w cieniu, pokażę ci uderzenie w słońcu i będzie stało na słoneczku ile? Ze 3 godziny. Co najmniej. Za 3 godziny zostawię na słońcu, żeby złapało odpowiednio, żeby ją wygrzało. Z tego względu, że o 19 jadę do pracy, a nie chciałbym, żeby nie była na maksa utwardzona i nałapała syfu. Kolejna rzecz, kropling, jeżeli, bo będzie na końcu filmu oczywiście, ale dopiero po 7 dniach zobaczy wodę. Także u mnie dzisiaj jest, słuchaj, 3 maja, czyli kropling dopiero 10 maja. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Powłoka bardzo przypomina mi tą pierwszą grafenową, na maksa. Z tym, że jest o niebo łatwiejsza w obróbce. Bezproblemowa. Naprawdę, bezproblemowa, jeżeli chodzi o obróbkę. W porównaniu do tej grafenowej pierwszej, co miała ten sam kolor i jakieś tam takie drobinki, no jest widać, że coś w niej się rozwarstwia. No musisz przed każdym, można powiedzieć, przed każdą aplikacją albo przelanie na sudę, musisz wstrząsnąć buteleczką. Tak jak widać, odłożyło się tego grubo, ale na szczęście rozpuszcza się bezproblemowo. Teraz kwestia tylko użytkowania. Oczywiście test trwałości, bo powłoka pojawi się bodajże chyba zimą. No taki czas u mnie, jeżeli chodzi o emisję filmów, o publikacje z takim wyprzedzeniem, więc ja nagrywam w maju, powłoka wskoczy pewnie, oglądasz, to już jest chłodno i zimno i pewnie zapewne film widziałeś już z felgami zimowymi, miodzio. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda uderzenie w cieniu, jak wygląda uderzenie w słońcu, jak wygląda przyciemnienie na lusterku. No i na końcu oczywiście klasycznie kropelki. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!